dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ale zaczniemy muzycznie, bowiem przywita Państwa zespół Koźlarze. Koźlarze. Instrumenty, które Państwo widzieli, to kozły, bardzo ciekawe, a zespół przyjechał do Kazimierza z Wielkopolski, tak jak wiele innych zespołów, które biorą udział w 50. Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych, tutaj właśnie w Kazimierzu Dolnym. Witamy bardzo serdecznie, raz jeszcze Anna Popek i Karol Kus. I drodzy Państwo, w ten sposób Boeing 767 pod tytułem Republika Wstajemy wylądował w najbardziej barwnym i w najbardziej rozśpiewanym na pewno dzisiaj mieście w Polsce, czyli w Kazimierzu Dolnym. Tak, jesteśmy tutaj razem z gospodarzem tego miejsca. Jest z nami wicemarszałek województwa lubelskiego, pan Marek Wojciechowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy nie tylko, proszę Państwa, w otoczeniu muzyki i muzyków, ale także płodów rolnych, bo tuż obok nas, dosłownie na ryneczku, już rozstawiają się rolnicy i ci wszyscy, którzy chcą podzielić się tym dobrem. Maliny, wiśnie, czereśnie, pomidory, całe bogactwo pól i łąk. Będziemy Państwu jeszcze o tym opowiadać, ale chcemy pokazać, jak połączyć właśnie smak, muzykę i kulturę. I zakulisowo mogę Państwu powiedzieć, że ta pani okradła jeden ze straganów. Nie mów, tak, pożyczyłam. Nie, pożyczyła, no zobaczymy, czy odda. Pożyczyłam, a jak wiem, to zapłacę. Anka zorganizowała malinka. Nam malinka. Proszę bardzo. Pani marszałku, malinka, ale to proszę na razie wziąć, ale nie jeść, bo będziemy pana tutaj teraz indagować. Tak. Proszę powiedzieć, jak w tym roku będzie wyglądało to wielkie święto muzyki i naszej kultury ludowej. Znaczy na pewno barwnie, tradycyjnie, bo Lubelszczyzna jest bardzo otwartym regionem. Mamy około 500 uczestników z całego kraju, 141 zespołów. Będzie to festiwal, który będzie trwał aż 3 dni, do niedzieli włącznie. Oczywiście charakter konkursowy, ale przede wszystkim świetna muzyka, dobra też zabawa, te wszystkie warsztaty, pokazy. No w Kazimierzu będzie się przez najbliższe dni działo. Zapraszamy wszystkich, którzy no, lubią i muzykę ludową, i folklor, i wszystko to, co z naszą tradycją i kulturą jest związane. Ale musimy panu powiedzieć, bo byliśmy tydzień temu w Sulejowie, tak. I tam był jeden ze śpiewaków, który się wybiera na ten festiwal. Został zakwalifikowany i podkreślał to naprawdę mocno, że to był bardzo wysoki poziom. To nie są, proszę państwa, takie przyśpiewki i przytupańce ludowe, tylko prawdziwa, naprawdę wysokiej klasy muzyka korzenna, taka jak śpiewano w poszczególnych regionach. Więc udział tutaj w tym to jest prestiżowe wydarzenie dla każdego, kto kocha muzykę i kto trochę się na tym zna. Tak, jaka nagroda będzie, proszę powiedzieć? Tutaj startują, biorą udział najlepsi artyści, to co tutaj pani redaktor powiedziała,
rzeczywiście poziom jest wysoki i przekaz tej muzyki też jest no naprawdę głęboki dla odmiany. Naprawdę można tutaj wiele wynieść dla siebie, skłonić do refleksji. Także rzeczywiście ci artyści, którzy występują z powodzeniem, mogliby występować na wszystkich europejskich, światowych scenach i byliby oceniani naprawdę na najwyższe noty. Także rzeczywiście no tutaj będzie się działo i Lubelszczyzna staje się taką ogólnopolską stolicą folkloru, kultury ludowej i myślę, że warto tutaj nas odwiedzić przez najbliższe dni. Zresztą zawsze warto nas odwiedzić. Zawsze, no więc warto, właśnie, ale Lubelszczyzna jest bardzo gościnna, drodzy państwo, i bardzo piękna i cudze chwalicie, a swojego nie znacie, bo do Lubelszczyzny trzeba przyjechać i zobaczyć chociażby Roztocze. No i Kazimierz, no to już perełka nie sama w sobie, a po drugiej stronie rzeki Janowiec. Natomiast to, co mi się najbardziej w tym festiwalu podoba, że to jest tak naprawdę jeden z nielicznych, drodzy państwo, festiwal muzyki prawdziwej. Tu występują prawdziwi, ludyczni artyści, którzy to, co robią, robią z przekonaniem, sercem. To nie jest disco polo, to nie jest taka cepelia, tylko to jest nasza tożsama muzyka. Wielu artystów, już nieżyjący Ciechowski i wielu, wielu innych, wykorzystywało te elementy ludyczne, które stawały się wielkimi przebojami w naszym kraju. Ale ja powiem szczerze, wolę ich wysłuchać właśnie w wykonaniu tych prawdziwych artystów, którzy to czują najlepiej. I dlatego cieszę się, że możemy tutaj być. Bardzo zabiegaliśmy o to, żeby towarzyszyć waszej imprezie i przede wszystkim relacjonować ją całą, żeby to nie był tylko jakiś felieton czy reportaż z tego festiwalu. Ale proszę mi powiedzieć, jak to jest, że 58 już lat to się odbywa w tym miejscu? Jest jakaś chyba magia w tym wszystkim, że to tak długo trwa. No, Kazimierz Dolny i Lubelszczyzna, no to rzeczywiście magiczny region. Tutaj tych kultur, które się spotykają, jest bardzo dużo. Zawsze byliśmy takim przyjaznym regionem i będziemy przyjaznym regionem. Myślę, że często jak nas odwiedzają ludzie czy z innych części kraju, czy z Europy, czy ze świata, to właśnie no są aż zadziwieni, że my jesteśmy tak otwarci, tak przyjaźni. No i mamy takie bogate tradycje, bo rzeczywiście no, Lubelszczyzna, lubelskie w ogóle województwo już 550 lat jest w tym wymiarze formalnym. Właśnie obchodzimy w tym roku, szanowni państwo. Medale przyznajemy wszystkim właśnie z okazji 550-lecia istnienia i będziemy, myślę, dzięki tak wspaniałym ludziom istnieć przez następne dekady i wieki. Oby tak było, jak państwo tutaj przyjadą, to nie tylko muzyka, nie tylko smaki, to jest ulotne, ale także przepiękna architektura, słynny renesans lubelski. Ale wróćmy jeszcze do tych trzech najbliższych dni, bo dzisiaj otwarcie, uroczystość otwarcia i korowód. Jutro będą warsztaty w różnych dziedzinach, różne rodzaje rzemiosła będą prezentowane, będzie można się także uczyć tutaj, więc jak państwo przyjadą, najlepiej z dziećmi, bo wtedy można pokazywać dziecku, jak powstaje świat, jak powstają jego składowe elementy. No i wielka gala w niedzielę, prawda? O której godzinie zakończenie państwo planują? No tak, na późne godziny nocne planujemy, no bo wiadomo, że też będzie potańcówka, taka ludowa, taka tradycyjna. My lubimy się bawić, zapraszamy państwa redaktorów na potańcówkę. To dobrze. Także do późnych godzin wieczornych w niedzielę rzeczywiście będą te warsztaty z rękodzieła dla najmłodszych, dla całych rodzin. Mamy świetnie działające Stowarzyszenie Twórców Ludowych, też z tradycjami. To są też specjaliści, wiedzą, o czym mówią, wiedzą, co robią i pokażą, potrafią to przekazać nam wszystkim. Panie marszałku, ale jest jeszcze jedna ważna okoliczność. Równonoc letnia, znaczy przesilenie letnie, nie równonoc, najkrótsza noc, najdłuższy dzień, tradycyjne wianki, noc kupały, czy również będzie taki akcent podczas tych trzech dni? Tak, będą tego typu akcentu. Zapraszamy również na zamek w Janowcu, bo tam też równoległe wydarzenie będzie się działo, chociażby jutro od godziny 13. Będą też festiwal chociażby kultury pszczelarskiej dla odmiany, też w połączeniu, bo tutaj wszystko łączymy również tak, z tą najlepszą żywnością wysokiej jakości, bo Lubelszczyzna, no jakim jest rolniczym regionem, żywności najwyższej jakości. Będziemy też prezentować tą twarz kulinarną przy okazji oczywiście, no bo tu też mamy się czym pochwalić. Na razie zjechały tutaj na targ warzywa i owoce, ale już wędliny widzę, że się pojawiają powolutku, inne sery, inne przysmaki, także chyba głodni stąd nie wyjdziemy, Karolu, a państwo zapewne powinni głodni przyjechać, bo na pewno zostaniecie tutaj dobrze nakarmieni, więc zapraszamy na rynek w Kazimierzu, ale także obok, bo my jesteśmy na takim troszkę oddalonym od tego głównego rynku miejscu, niezwykle uroczym i tak wyobrażamy sobie, że 100, 200, 300 lat temu też tak mogły wyglądać tutaj właśnie sobotnie spotkania, kiedy ludzie spotykali się na targu, kupowali żywność,
żywność, ale też wymieniali się informacjami i tym, co ważne. Rozmowy na pewno były zawsze w tle i to też tutaj będzie się odbywało, prawda? Bo wiele macie miejsc takich, w których można swobodnie rozmawiać, swobodnie dzielić się tym, co na każdy przyniósł tak, z własnego kraju. No tak, mamy oczywiście dużo takich miejsc. Tak jak powiedziałem, tutaj ten Kazimierz, niedaleko Janowiec, niedługo będziemy chcieli zbudować też kładkę, która połączy wspaniale. Kazimierz z Janowcem. Kiedy prawda? To chciałem zapytać, o to chciałem zapytać. No jest już w fazie projektowania i dopniemy tego tematu przez najbliższy, przynajmniej w tej kadencji, bo chcemy, żeby rzeczywiście to połączenie było krótkie, było na tyle sprawne, żeby można było odwiedzać no te jeszcze ruiny zamku w Janowcu. Mówię jeszcze, bo też mamy plany odbudowy tego pięknego zamku. Wspaniale. Wielkie przedsięwzięcie. Kilka wieków tradycji. Nawet na ostatniej sesji żeśmy o tym rozmawiali, która była w tym tygodniu. I chcemy wydzielić w ogóle zamek w Janowcu jako osobną instytucję kultury lub muzeum, ale też z własną podmiotowością. Więc tutaj planów inwestycyjnych mamy bardzo dużo w tym regionie. Dzisiaj, jutro i pojutrze, co tam będzie się działo? Bo tutaj wiemy, tu jest festiwal kapel i śpiewaków ludowych połączonych jeszcze z wystawami wszelakimi rękodzieła, a co będzie się równolegle działo w Janowcu? Tak, to jest festiwal wina, dlatego że tam jest winnica, która już ma też chyba jej tradycja około 300 lat już sięga i ona została odnowiona w ostatnim czasie. Obecna dyrekcja rzeczywiście dotarła do tych wszystkich zapisków, które pokazują te tradycje związane właśnie z winobraniem, więc festiwal wina, ale tak jak powiedziałem, też zjadą się pszczelarze z całego województwa, bo lubelskie jest tym regionem, gdzie jest najwięcej pszczelarzy, najwięcej rodzin pszczeli. Produkujemy mnóstwo miodu i tak jak powiedziałem, no mamy to wiele tych sfer, które w tej tradycji kulinarnej są osadzone. No i to jest prawdziwy miód, nie sztuczny, tak. A miód podobno jest jednym z najczęściej podrabianych produktów na świecie, więc jak państwo kupują, to proszę sprawdzić, kto jest producentem. Lubelski to jest jednak znak jakości i gwarancja tego, że tak, to jest dobre. Tak, trzeba mieć właśnie, nasze produkty posiadają znaki jakości, zarówno te polskie, jak i unijne, jak i te oznaczenia, które są uznawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak chociażby produkt polski, bo to jest takie coś, co pokazuje, że zostało wytworzone tu, w naszym regionie, w naszym kraju i przede wszystkim jest wysokojakościowa. Czyli tak, podsumowując, bo bardzo dużo tych wszystkich wydarzeń, ale najpierw zapraszamy tutaj na targ, żeby kupić coś dobrego do jedzenia, żeby były siły na uczestnictwo we wszystkich imprezach. Potem będą występy śpiewaków i kapel ludowych. No ale przede wszystkim barwny korowód to rozpocznie i to jest piękne. Od Domu Kultury aż po sam rynek przejdzie najbardziej barwny korowód. My to, drodzy państwo, państwu pokażemy, żebyście zobaczyli, że to, co mówiłem na samym początku, że tu będzie bardzo barwnie, to jest prawda i bardzo śpiewnie i bardzo melodycznie i po słowiańsku. No i myślę, że dzisiaj wieczorem panny i mężatki wybiorą się nad wodę, żeby rzucać wianki, a nuż ktoś złapie taki wianek, bo ta noc świętojańska, ona jest... Mężatki czy panny? No panny powinny, ale mężatki no, czasem tak się czują zaniedbane w małżeństwie, więc to powinny zmotywować mężów do działania. Rozumiem, to ja proponuję, żeby panny poszły nad Wisłę, a mężatki przyszły tam, gdzie ja będę o 21 grał, czyli na dziedzińcu zamku z zespołem. Na dziedzińcu tego zamku tutaj, tak? Tak, tak. O 20? Pierwszej. Proszę państwa, no to nie można tego ominąć. Nie wiem, czy nie robisz konkurencji pannom. Jeszcze przez ciebie za mąż nie powychodzą, jak przyjdą słuchać twojego koncertu. Trudno, taki wybór. Chciałaś wianek nad Wisłę. Chciałaś z Karolkiem? Proszę bardzo, na zamek. Dobrze, mam nadzieję, że będzie pan tutaj oczywiście jako gospodarz obecny, ale że zerknie pan jednym okiem na mecz Polaków, prawda? No tak, dzisiaj będziemy kibicować i ja głęboko wierzę, że wygramy i zostaniemy na Euro, bo... No bo mamy drużynę taką dość odmłodzoną, że tak powiem, i myślę, że będą mieli duże chęci do tego, żeby pokazać się z tej najlepszej strony i po prostu wygrać. No jakaś wola walki jest, więc ja obstawiam 2-1 dla naszych, a ty? Wolę nie obstawiać. Wszystkiego dobrego. Życzymy naszym zawodnikom wiatru w żagle. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panie bardzo. Marszałku, pan marszałek Marek Wojciechowski był naszym gościem na początek tego programu. A teraz a propos euro, mamy swojego człowieka. To Rafał Kacprzak. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, witam państwa. W oczekiwaniu tutaj pod Olympiastadion w Berlinie wymyśliłem takie hasło: wyspać się jak Michał Probierz.
Nie wiem, jak robi to szkoleniowiec, że jest w stanie wyspać się przed tak arcyważnym spotkaniem, jak tym dzisiejszym z reprezentacją Austrii, ale sam szkoleniowiec przekonywał na wczorajszej oficjalnej konferencji prasowej, że śpi spokojnie, bo nie ma powodów do zmartwień, jest pewny swego, jest pewny swoich piłkarzy. Ja powiem szczerze, z tych emocji zasnąłem troszkę później niż to planowałem, a tutaj nie mogę ustać w miejscu, bo po prostu już nie mogę doczekać się drugiego meczu biało-czerwonych na Euro 2024. Najważniejsze pytanie na dziś, czy zagra od pierwszych minut Robert Lewandowski? Michał Probierz przekonywał na konferencji prasowej, że to wszystko zależy od oficjalnego, ostatniego treningu biało-czerwonych tutaj na płycie murawy Olympiastadion w Berlinie. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to znaczy, że Robert Lewandowski dzisiaj wystąpi od pierwszych minut. Michał Probierz jednak to jest niesamowity pokerzysta. On nie zdradza składu zbyt wcześnie. Dziennikarzom nie chce psuć zabawy. No powiem szczerze, my bawimy się bardzo dobrze w to zgadywanki, jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę reprezentacji Polski, ale mocno trzymamy kciuki za to, że Robert Lewandowski odbył w 100% wczorajszy trening wraz z kolegami z drużyny i dzisiaj faktycznie go zobaczymy w spotkaniu z reprezentacją Austrii. Będzie bardzo potrzebny. Tutaj musimy zagrać wręcz na dwóch napastników, na Roberta Lewandowskiego i na Adama Buksę. Zdobycze bramkowe są potrzebne. Jest potrzebny przede wszystkim komplet punktów, bo tylko pełna pula zachowuje nam duże szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2024. Remis nikogo nie urządza. Austria jest w takim samym położeniu jak i my. Oni również dzisiaj wyjdą z nastawieniem i chęcią zdobycia 3 punktów. Mam wrażenie, że kluczowe dla losów rywalizacji będzie pierwsze 15 minut pierwszej połowy i 15 minut początku drugiej odsłony. To właśnie w tych fragmentach trzeba przycisnąć, trzeba przydusić rywala, strzelić gola, może nawet 2 i po prostu trzymać wynik, pilnować boiskowych wydarzeń. Wojtek Szczęsny, co ciekawe, również na wczorajszej oficjalnej konferencji przedmeczowej przekonywał, że on już na żadne mistrzostwa Europy nie pojedzie. Tym bardziej nie pojedzie też na mistrzostwa świata. Tak więc nie chce żegnać się z karierą w reprezentacji w taki sposób, że rozegra tylko 3 mecze. Po prostu taki wyjazd mu się nie opłaca. On chce jeszcze więcej. On chce tutaj rozegrać więcej spotkań, tak by godnie pożegnać się z grą w reprezentacji Polski. My trzymamy kciuki za wszystkich reprezentantów, nie tylko za Wojciecha Szczęsnego i liczymy na to, że dzisiaj Polacy przedłużą swoje nadzieje na awans do fazy pucharowej. No i bardzo dziękujemy za te pełne nadziei i takie rzeczowe słowa od naszego kolegi. Była otucha od naszego kolegi. Drodzy Państwo, Polska biało-czerwoni dzisiaj godzina 17:30. Tak? Będziesz oglądał? No oczywiście, że będę oglądał. My będziemy pewnie w drodze do Chełma, ale teraz proszę Państwa przypominamy, że w Kazimierzu Dolnym trwa 58. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Przyjeżdżajcie do nas! Kusimy Was na różne sposoby i muzyką, i jedzeniem, no, ale także czymś pysznym do picia. I teraz o tym Natalia Rzeźniczak. Ania, na to coś pysznego do picia i do jedzonka to będziesz musiała jeszcze poczekać, ponieważ zaskoczę Anię i porozmawiamy najpierw o zamku w Janowcu. Drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiamy z Kazimierza Dolnego. Moim i Państwa gościem jest pan Remigiusz Jerzewski, kurator wystawy. Wystawy, która nazywa się Fokus na zamek i odbędzie się dzisiaj. Dzień dobry, panie Remigiuszu, czy wszystko się zgadza? Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, wszystko się zgadza. Dzisiaj o godzinie 17:15 będzie wernisaż wystawy Fokus na zamek, czyli będziemy prezentowali w galerii Brama na zamku w Janowcu fotografię, którym głównym tematem będzie Janowiecki zamek. Oczywiście to może zacznijmy troszeczkę od historii tego zamku, ponieważ jest bardzo ciekawa i budowla, która znajduje się w Janowcu, jest jedną z najpiękniejszych warowni obronno-rezydenckich, które znajdują się na Lubelszczyźnie. Powstała w latach 1508-1526 za sprawą Mikołaja Firleja. To był jeden z najbogatszych magnackich rodów w naszym kraju. Później budowę zamku kontynuował Piotr
Firlej, syn Mikołaja Firleja. Następnie zamek przeszedł na jakiś czas w ręce rodu Tarłów, a kolejnymi właścicielami byli Lubomirscy. I na przestrzeni tych wieków zamek początkowo został wybudowany w stylu renesansowym, później został przebudowany w stylu barokowym. Zamek Janowiecki bardzo mocno wpisuje się w historię naszego kraju i w historię tego, co się działo tutaj na terenach Polski. Między innymi został zajęty przez, w czasie potopu szwedzkiego, przez wojska Karola Gustawa, splądrowany, spalony. Lubomirscy odbudowali i właśnie odbudowali w stylu barokowym tenże zamek. Panie Remigiuszu, chciałabym zapytać jeszcze o jakieś ciekawostki związane z zamkiem w Janowcu. Ciekawostki, o których być może wiele osób nie wie. Jedną z takich ciekawostek jest fakt, że Jerzy Michał Lubomirski, i to oczywiście możemy powiedzieć, że jest to legenda, nie jest to sprawdzone do końca, ale mówi się o tym, że przegrał w karty ten zamek, będąc jego właścicielem, przegrał w karty. Kosztowny zakład. Kosztowny zakład, ale w tamtych czasach zdarzały się takie sytuacje, że hazard tak mocno pochłaniał, że stawiano właśnie tego typu rezydencje, bo to był jeden z największych zamków rezydencyjnych na terenie Lubelszczyzny. Ale tak jak powiedziałem, nie do końca jest to sprawdzone i możemy powiedzieć, że jest to jedna z legend, która dotyczy zamku, o którym rozmawiamy. Kolejną bardzo, wydaje mi się, ciekawą rzeczą jest to, że w 1931 roku zamek nabywa Leon Kozłowski i posiada ten zamek do roku 1975, kiedy sprzedaje Skarbowi Państwa, i w czasach PRL-u pan Leon Kozłowski był jedynym prywatnym właścicielem zamku w Polsce, czyli w okresie komunizmu on był właścicielem i był panem na Janowcu, jak to lubił o sobie mówić. Jedyny w Polsce. Także to jest bardzo ciekawe. Później niestety z powodów finansowych nie mógł utrzymać tej rezydencji, bo musimy pamiętać, że zamek w Janowcu to nie tylko sama budowla, ale również piękny park, który znajduje się wokół Janowca. Później, po roku 1975, kiedy zamek janowiecki przechodzi w ręce Muzeum Kazimierza Dolnego, zaczyna się rozwijać pod względem muzealnym. Zaczyna się rozwijać, zostaje stworzony skansen. Dużą rolę również spełniają winnice, które znajdowały się wokół zamku, a teraz są odtwarzane. Jest to taki powrót do przeszłości i kontynuowanie tej tradycji winiarskiej, jaka była wokół Janowieckiego Zamku. I o tym na pewno jeszcze wspomnimy, ale wróćmy, panie Remigiuszu, do wystawy. Co można od dzisiaj zobaczyć na zamku? Tak jak już powiedziałem, to jaki zamek jest obecnie, każdy widzi, a my chcemy zaprosić wszystkich, którzy są zainteresowani tym, żeby obejrzeć zamek taki, jaki był. I jest to taka retrospektywna podróż, może trochę sentymentalna podróż po tym, jak zamek był uwieczniany na fotografiach, najpierw na kliszach fotograficznych, później już w zapisie cyfrowym, i jak on wyglądał od momentu, od roku. Pierwsza fotografia zamku datowana jest na 1865 rok, a później okres I wojny światowej, dwudziestolecie międzywojenne, no i oczywiście najwięcej zdjęć będzie tych już po II wojnie światowej, ponieważ fotografia wtedy była już bardziej rozpowszechniona, ale ja szczególnie zapraszam, dlatego że możemy zobaczyć, w jak
do jakiego stanu ta piękna rezydencja została doprowadzona. Była to naprawdę duża ruina, a teraz na przestrzeni ostatnich 40 lat zamek jest powoli odbudowywany. Przykładem tego jest chociażby Dom Północny, który znajduje się w zamku i został odbudowany, czy krużganki. I to są rzeczy, które turyści mogą oglądać, mogą zwiedzać, ale wiem, że są plany związane z tym, żeby odbudowywać kolejne elementy zamku janowieckiego. Drodzy Państwo, my oczywiście do tego zaproszenia się dołączamy. Jeżeli nie mają Państwo planów na dzisiejsze popołudnie, to od godziny 17, prawda? Od godziny 17 zamek w Janowcu, dzisiaj wernisaż, ale wystawę będzie można oglądać aż do 3 września. Także serdecznie zapraszamy i ja widzę się z Państwem już niedługo. Do zobaczenia. Trzeba mieć, proszę Państwa, plany na każde popołudnie, bo życia się nie da powtórzyć, jak śpiewał Karol. Prawda. Życia się nie da powtórzyć, więc planujcie je rozsądnie i tak, żeby jak najwięcej zdobyć, zobaczyć i przeżyć, myślę o wrażeniach. Droga piękna Esmeraldo, która zakupiłaś tamburyn, czyja to wina, że nie ma wina? Nie wiem, ale na razie mamy maliny, wisienki i tak dalej, a tamburyn to dlatego, że będziemy grać. Tak. Karol, dzisiaj o koncercie mówiłeś, prawda? Inwestujemy w sprzęt, no Anna zainwestowała w tamburyn, zapytała mnie drogą tak. SMS-ową. Karol, czy ten tamburyn kupić? Tak, kupić. Kupiłam. Także będziemy koncertować dla Państwa więc tam, gdzie Esmeraldo, będziemy. Więc zagraj taki hymn do reklam, a Państwo zostańcie z nami. Proszę bardzo. Esmeralda, Anna Popek i reklamy.